witam wszystkich serdecznie w ten deszczowy piątek. Pogoda nam dzisiaj naprawdę nie dopisuje. Jest dosyć mokro na zewnątrz, a ja siedzę sobie w swoim foliaczku z pomidorami i ogóreczkami. To jest ogórek Tymon. Tu z tyłu mam ogóreczki Tytus, które już mają zawiązki. No i pytanie jest takie: jak te ogórki zapylić? Kiedy do tego foliaczka te pszczółki i te trzmiele, te wszystkie owady nie chcą za bardzo wlatywać, a my chcemy mieć ogórki, ponieważ te kwiatki trzeba zapylić, prawda? Jakaś muszka się tu dostała, no ale ona albo ten pyłek przeniesie, albo nie. Sprawa wygląda następująco. Te roślinki mają męskie i żeńskie kwiaty. Jeżeli kwiat, tak jak ten tutaj, ma tylko łodygę, o, i na końcu kwiatuszek, to jest kwiat męski. Natomiast są również kwiaty, które mają na samym końcu ogóreczka. Jest ich tu dosyć sporo. Niektóre już pozawiązywały całkiem konkretnie. Mamy tutaj już dobrej wielkości ogóraski. Proszę, następny. No ale jeżeli chcemy mieć ich troszkę więcej, a myślę, że te rośliny są w stanie podołać obciążeniu, jeżeli chodzi o ilość tych ogórków na jednej roślinie, to możemy trochę jej pomóc, zapylając ją ręcznie. Zapylanie wygląda. Ja mam tutaj pędzelek, zwyczajny pędzelek do farbek, jakikolwiek pędzelek, myślę, że mniejszy będzie dobry, czysty pędzelek. I co robimy tym pędzelkiem? Zbieramy z męskiego kwiatuszka pyłek, jeden, drugi. Nie wiem, czy będzie widać, ale na tym pędzelku jest mały, żółty pyłek. Chyba nie będzie widać, nie wyostrzy mi tego kamera tak dobrze. Ale zbieramy ten pyłek z każdego kwiatka i po prostu przenosimy go na kwiat żeński. Ten z ogóreczkiem. O tak. Nic prostszego. Jest jeszcze jedna metoda, którą ja uważam za trochę marnotrawną metodę. Niektórzy zrywają po prostu te kwiatki, obrywają
płatki z nich i tą końcówką tutaj w kwiatku dotykają po prostu środka żeńskich kwiatów. Moim zdaniem takie kwiaty wytrzymują od 3 do 5 dni w zależności od temperatury w waszym foliaczku. Po co mamy je zrywać, skoro one dalej będą produkowały nam ten pyłek? Jeżeli nie uda nam się zapylić tego ogórka za pierwszym razem, przenieść tego pyłku, możemy wrócić jutro z pędzeleczkiem i zrobić dokładnie to samo. Ten kwiatek już nie odrośnie tak szybko. Fakt, że ta roślina produkuje dosyć dużo kwiatów, ale po co mamy je po prostu tak bezsensownie obrywać? To co odpadnie, to odpadnie. One sobie przekwitają, opadają. A my ciągle możemy używać tych samych rozwiniętych kwiatów, dopóki po prostu one nie zwiędną. Podwiązywanie i obcinanie liści oraz pędów bocznych ogórków. Co ja robię? Obwiązuję pętelką dolną część krzaczka tu pod liściem, na tym kolanku, w miarę luźno, żeby tego krzaka nie dusić, i ten krzak jest opleciony dookoła w miarę wzrostu. Jego da się ładnie opleść dookoła tej linki, którą podwiązujecie tego krzaka. Są one w miarę elastyczne, tak jak tu. Po prostu tego krzaczka można w tą stronę można obwinąć dookoła, tak jak tu, i on sobie już dalej będzie rósł. One są dosyć wysokie. Niektórzy uważają, że ogórki nie lubią się wspinać, że lepiej rosną na ziemi rozłożone. Ja twierdzę, że jak najbardziej to jest roślina, która lubi się wspinać. Roślina pnąca. Proszę zobaczyć, jak tu się ładnie zawiązał tą swoją niteczką dookoła tej mojej linki. No i one już mają dobry metr i pną się, pewnie dojdą do samego sufitu. Podcinanie pędów bocznych, moim zdaniem zostawię 3 czy 4, dlatego że te pędy boczne mają dosyć dużo zawiązek. Na każdym z tych kolanek jest zawiązka ogórka, tutaj następny, którą trzeba już zapylić. Już albo została zapylona, albo już było na tyle długo na krzaku, że ten kwiatuszek zaczyna więdnąć. O proszę, dostał nam się tu jakiś kolega, którego już wyksmitujemy stąd. Panu podziękujemy. Siup. Dolne liście, te większe obciąłem z tego względu, że na górze jest tutaj wystarczająco dużo liści, które mają pobierać światło, chronić kwiaty oraz zawiązki i ogórki same w sobie. No widzicie, tu jest ten pęd boczny, który ma rośnie sobie o stąd, i tu ma ogóreczka, i tu ma ogóreczka. Ja je po prostu zawijam do góry i oplatam nimi krzaka. Ja myślę, że te krzaki są na tyle dobrze podwiązane i one całą strukturę mają na tyle silną, że jeżeli dwie czy trzy będą obwinięte dookoła krzaka, to one sobie swobodnie poradzą. Tak jak tu obwinąłem tego jednego, on sobie już rośnie, aż tutaj dorósł. Owoce, no w sumie to warzywa, ale owocniki dają sobie spokojnie radę. Nie widzę, żeby ta roślina była jakoś obciążona specjalnie pod względem tego, że tych owoców, tych ogórków nie będzie. Zawiązki są wszędzie i zobaczymy później, jak to będzie wyglądać. O, dookoła. Ten jeszcze nie wyrósł na tyle wysoko,
ale zawijam go dookoła i sobie rosną.